Cześć drodzy użytkownicy, nazywam się Maciej Szumiński i ze mną jest Robert Wojczak. Cześć wszystkim. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad i ta niewątpliwa przyjemność przypadła mi w udziale przeprowadzenia tego wywiadu z Robertem. Z Robertem, z którym prywatnie znamy się od 12 lat, tak, a od 14 lat Robert tworzył dla Was idealne miejsce w internecie. Robert jest twórcą wielu artykułów, ale przede wszystkim części od fcbarca.com, od strony IT. Robert, powiedz użytkownikom, jak przebiegała ten twój rozwój w ramach strony. Przede wszystkim zaczęło się to dokładnie 2 listopada 2006 roku. Pojawiło się ogłoszenie na stronie o rekrutacji i nabór chętnych do pisania artykułów, więc zgłosiłem się na stronę, napisałem maila, dostałem pozytywną odpowiedź. Rekrutował mnie jeszcze niejaki Iceman, też w sumie bardzo znana postać historycznie. Żeby nie znać, również legenda. Również legenda, tak. Pozdrawiamy Adriana bardzo serdecznie z tego miejsca. No i tak się zaczęła moja przygoda. Pisałem artykuły, potem prowadziłem też relacje na żywo tekstowe, które w tamtym czasie były w sumie bardzo popularną częścią tak naprawdę serwisu. Następnie zapowiedzi, podsumowania, ale stopniowo angażowałem się coraz bardziej w takie aspekty organizacyjno-techniczne, więc i zajmowałem się organizacją strony jakby naszej pracy wewnętrznej, jakieś nowe standardy, rekrutacja osób. Z czasem zaczęliśmy organizować takie spotkania redakcyjne wewnętrzne przy okazji meczów El Clasico z Realem. I oczywiście w międzyczasie też coraz więcej opieki poświęcałem aspektom technicznym, no i rozwijałem stronę, wdrażaliśmy nowy wygląd, a to nowy system informatyczny i tak z roku na rok coraz więcej tych rzeczy się angażowałem i oczywiście z roku na rok też moja rola się powiedzmy zmieniała i coraz więcej aspektów technicznych się angażowałem, które związane były z rozwojem całego serwisu. I w konsekwencji w ostatnich latach, dwóch, trzech, tak naprawdę to już było stricte tylko i wyłącznie związane z techniczną opieką nad stroną. O czym porozmawiamy dokładnie, trochę w szczegółach dalej. Czyli taki omnibus redakcyjny w zasadzie. Trochę tak bym powiedział. Od zera do bohatera bym powiedział, taka kariera. Wszystkie szczeble korporacyjne niemal, żebym mógł powiedzieć, się przedostawałem. Okej, to zacznijmy od takiego pytania. Teraz już wiemy jakby, że możemy sobie ułożyć Ciebie gdzieś na tej mapie historycznej fcbarca.com. A powiedz Robert, zacznijmy od takiego pytania trochę rozgrzewkowego, którego ja osobiście nie mogę sobie odpuścić. Nasza redakcja regularnie co około pół roku spotyka się na tak zwanych zlotach. Z reguły to są przy okazji jakichś kluczowych wydarzeń, meczów, najczęściej to są El Clasico i zawsze wtedy, ponieważ często mamy nowe osoby w redakcji, pojawia się taka część statystyczna i tam jest takie bardzo kluczowe sformułowanie jak unikalny użytkownik. Zdefiniujmy, kim jest unikalny użytkownik, tak żebyśmy wszyscy o tym wiedzieli, i może jakieś dorzucić do tego statystykę, ilu ich jest. Tak, może jeszcze doprecyzowując, bo prezentacja dotyczyła naszych wyników, jakie osiągaliśmy w trakcie danego okresu, na przykład kwartału, bądź pół roku, albo całego roku. Oczywiście rozpatrywaliśmy to w różnych aspektach, między innymi w ilości unikalnych użytkowników. Maciek był zawsze tą osobą, która się pytała, kim ten unikalny użytkownik jest tak naprawdę. Żeby złapać dla wszystkich, również tych, którzy byli po raz pierwszy na spotkaniu, żeby złapać wspólną definicję. Tak, dlatego unikalny użytkownik to jest jedna osoba bądź urządzenie, które tak naprawdę wchodzi na stronie w ramach danego okresu czasu, czyli najczęściej to ujmujemy w okresach rocznych. No i takich unikalnych użytkownikach w szczycie popularności naszego serwisu notowaliśmy około 6,5 miliona rocznie. Tak nie, to chyba tak naprawdę przypadało na okres tripletu za kadencji Luisa Enrique, kiedy i internet dojrzał i jednocześnie Barcelona święciła ostatnie swoje największe triumfy. I z tego co pamiętam, to nas plasowało absolutnie w topie polskiego internetu, jeżeli chodzi o strony związane z piłką nożną i jeżeli chodzi o strony... Tak, takie serwisy tematyczne, piłkarskie zdecydowanie to był top serwisów w Polsce. Okej.
To teraz troszeczkę zmienimy kierunek, a mianowicie porozmawiamy o tych takich aspektach, którymi Robert się rzeczywiście najwięcej zajmował, czyli tą częścią IT. Jakbyś nie miał tak ze swojej strony powiedzieć takie jakieś kluczowe, nie mówmy 3 czy 5, ale jakieś takie kluczowe hinty, porady, jeżeli chodzi o to, co jest kluczowe przy tworzeniu tak wielkiej społeczności, czy tak wielkiej strony, jaką jest FC Barca.com? Czy przede wszystkim przez 14 lat, kiedy ja działałem na stronie, internet przeszedł ogromną rewolucję i zmianę. Tak naprawdę zaczynaliśmy od czasów, kiedy w ogóle nawet transmisje meczów w telewizji nie były szeroko dostępne, a co dopiero transmisje w internecie. Więc... Przypomnijmy sobie oglądanie meczów. Którą masz minutę? Ja 13, ja 16. Na Sobcaście. To nie pisz. Tak. W każdym razie. Więc tak naprawdę kluczowe w tym wszystkim, w trakcie tych całych transformacji, było to, żeby nadążać za tymi zmianami, nadążać za rozwojem internetu, za zmianą tak naprawdę, jaka się dokonywała w świecie. Więc to był też główny cel, nie tylko unowocześnianie serwisu pod kątem wizualnym, ale także technicznym, oferowanie nowych funkcjonalności, ciekawostek czy tak naprawdę jakieś rzeczy, które angażują bardziej społeczność, jaka się tworzyła na stronie, czyli wszystkich użytkowników. Czyli jakby benchmarkowanie się do najlepszych na świecie, sprawdzanie tego, co się dzieje i przenoszenie na naszą rzeczywistość naszej strony. Tak. Okej. A powiedz mi, jak z twojej perspektywy wygląda takie życie czy programisty FC Barca.com, człowieka, który siedzi za tym wszystkimi wydarzeniami od strony technicznej, jak to pogodzić z życiem prywatnym? Czy przede wszystkim FC Barca.com zawsze była takim zadaniem stricte poza zawodowym, praca, którą jakby wykonuję regularnie i za którą zarabiam pieniądze, tak naprawdę to jest jakby moje podstawowe życie. Natomiast FC Barca.com była moim hobby, moją pasją, które realizowałem tak naprawdę gdzieś wieczorami z doskoku, czasami nawet po nocach. Także de facto cała moja działalność na stronie opierała się głównie o pracę gdzieś wieczorami i po godzinach. Więc to były tak naprawdę dziesiątki tysięcy godzin przez te lata spędzone na kodowaniu strony, na pisaniu artykułów, czy robieniu jakichś innych unowocześnień, czy usprawnień, które tak naprawdę pchały stronę naprzód. No właśnie. I teraz powiedzmy jedną rzecz, którą często gdzieś wychodzi w rozmowach z użytkownikami. Wydaje nam się, że nie mają tej świadomości, więc zaznaczam. Jeżeli ktoś ma to przepraszam, ale ile osób za tym wszystkim od strony IT czy tej programistycznej siedzi? Znaczy, głównie rzecz biorąc, przez te wszystkie lata to byłem ja. Począwszy od rzeczy takich stricte programistycznych, technicznych, po jakieś zmiany wizualne, choć część rzeczy rzeczywiście zlecaliśmy odpowiednim osobom, żeby nam projektowały na przykład. To jest oczywiście firma, która zajmuje się jakby takim wsparciem technicznym, opieką na serwerze. Natomiast w dużej mierze taka część IT, no to była skupiona na mnie i w ostatnim, tak naprawdę moim okresie jeszcze doszedł Mateusz, którego również serdecznie pozdrawiam, i też zajmował się tutaj kodowaniem. I do zobaczenia na jakimś kolejnym meczu. Tak, do zobaczenia na zlocie, który tak naprawdę pomagał mi tutaj wprowadzać wersję 4.0 na stronie. I właśnie zbudowałeś pomost do kolejnego pytania. Twoje największe FC Barca.comowe dzieła, dzieci, czyli FC Barca.com 4.0 i La Rambla. Ile czasu, jak i czy czujesz dumę przede wszystkim z tego, że udało ci się wdrożyć? Ja wiem osobiście o tym, że dla Roberta to był prawie rok życia wycięty, ale może nawet to było, bo może to było dłużej. Znaczy, przede wszystkim La Ramblę trzeba rozpatrywać w dwóch aspektach, bo mamy La Ramblę aktualną, która w tej chwili wygląda jak wygląda. Jeszcze mieliśmy tą pierwotną wersję, która była trochę takim eksperymentem po naszej stronie, bo mieliśmy potrzebę stworzenia miejsca dyskusji w trochę innej formie niż fora dyskusyjne, które bardzo mocno i prężnie się rozwijały we wcześniejszych latach. I tak dość trochę spontanicznie Rambla powstała i była takim miejscem dyskusji. Więc... Jeśli mogę tylko ci wejść słowo, tak żebyście też wiedzieli o tym.
przynajmniej rok czasu trwały obrady wewnątrz redakcji, czy w ogóle iść w tym kierunku, bo celem było troszkę odejście od dziesiątków, setek, a nawet tysięcy komentarzy pod głównym newsem na stronie. Tak. I żeby stworzyć jakieś miejsce do dyskusji dla Was, które jest trochę poza komentarzami, ale nie żeby to nie był taki czysty, starodawny, czysty forum. Tak. Tak, więc Rambla była takim spontanicznym projektem, który się wydarzył. No i w dalszej kolejności, z kolejnymi latami sukcesywnie go rozwijaliśmy, więc tak naprawdę to zaczęło się od paru godzin pracy i prostej realizacji, postopniowe rozwijanie i unowocześnianie tego, czego owocem tak naprawdę jest ta ostatnia wersja, która działa. I to już jest taki, bym powiedział, namiastka serwisu społecznego, takiego portalu trochę społecznościowego, czy takiej osi czasu, którą widzimy na Facebooku, na Twitterze, i coś, co tak naprawdę staliśmy się przekuć w realia serwisu sportowego, żeby jednocześnie nie był aż tak wyrwanym, skopiowanym wręcz pomysłem tego, co jest popularne w internecie, a co jednocześnie jest korzystne dla społeczności i do dyskusji. Mhm. Więc godzin faktycznie spędzonych nad tym to będą dziesiątki, nawet więcej. Myślę, że grubo ponad 1000 godzin tak naprawdę spędzonych nad stworzeniem Rambli i wszystkiego, co teraz tak naprawdę widzicie i z czego korzystacie w ostatecznym kształcie. Ten okres wypalił Cię w jakiś sposób i myślę, że to był jeden z elementów powodów Twoich odejścia, i już nie chcę jakby do tego dochodzić, ale tak szczegółowo, ale jakie masz plany na przyszłość? Czy jest możliwy Twój transfer powrotny do Neymara z PSG? Tak. Nie jest możliwy. Jakby uważamy FC Barca.com już za projekt zamknięty i może nawet nie powiedziałbym, że La Rambla mnie wypaliła. Dla mnie La Rambla była takim dziełem życia. Języczkiem uwagi. Tak, to taka truskawka na torcie, parafrazując słynne powiedzenie. To już było takie moje spełnienie i doprowadzenie tak naprawdę pewnego projektu do końca. I zrealizowanie tego, o czym od dawna myślałem i o czym tak naprawdę długo dyskutowaliśmy, bo przecież nie jeden zlot redakcyjny tak naprawdę spędziliśmy nad debatowaniem, w jakim kierunku powinna pójść Rambla, bo widzieliśmy, że projekt się przyjął, bardzo chętnie ludzie z tego korzystali, natomiast chcieliśmy to pchnąć dalej i zrobić coś z tym więcej, coś, co będzie jeszcze ciekawsze i lepsze dla Was. Mhm. W tym momencie chciałbym, w ogóle nie planowałem tego, ale chciałem Ci w ogóle tego pogratulować, bo to są gigantyczne, ja wiem, znamy się z Robertem blisko od wielu lat, ja wiem, tak, ile pracy i czasu prywatnego Robert poświęcił na to, i naprawdę gratuluję Ci w imieniu społeczności FC Barca.com, dziękuję za to, bo to jest naprawdę gigantyczna praca i coś, co daje, myślę, że wielu z nas frajdę na co dzień, poza samym życiem strony, miejscem, gdzie możemy podyskutować po prostu. Znaczy, przede wszystkim to jest bardzo miłe uczucie, raz oczywiście, kiedy człowiek zostaje doceniony za coś takiego, ale jakby widzieć takie miejsce, które się włożyło naprawdę dużo serca i pasji, które jest z drugiej strony dość unikalne, jeśli chodzi o polski internet, no bo tak naprawdę w żadnym innym serwisie sportowym nie ma drugiego podobnego miejsca, wręcz wiemy o tym, że niektóre grona domagały się wręcz swojej Rambli. No to jest już samo przez siebie mówi o skali popularności tego miejsca. Jasne. To teraz trochę odchodząc od tej części technicznej czy tych aspektów IT na taką sferę redakcyjną. Przez wiele lat się spotykaliśmy, kiedyś naliczyliśmy, już nie pamiętam, 25 albo 6 zlotów. 25 albo 6 chyba zlotów, na których mogę powiedzieć, że ja i Robert na każdym z nich byliśmy. Co najbardziej pamiętasz? Jakieś takie wydarzenie, może mecz konkretny, jakąś sytuację? Zdecydowanie to był 2010 rok. Mieliśmy wtedy zlot w Łodzi, jeszcze przy okazji też był zlot z Penią. I wyjątkowo mecz odbywał się w poniedziałek, więc to
przede wszystkim już dawało nam unikalność wydarzenia. Po drugie był to pamiętne 5-0 na Camp Nou z Realem. Także to już dodatkowo buduje słynna manita. Dodatkowo buduje gigantyczne i bardzo pozytywne emocje, jak na samą myśl o tym wydarzeniu. A po trzecie spadł gigantyczny śnieg. W trakcie doby po prostu zasypało całe miasto, wręcz bym powiedział pół Polski chyba. Większość ludzi miała problem z powrotem do domu. Pamiętam, że my też zresztą wieczorem z meczu wracaliśmy chyba pół drogi na nogach. Tak. Do domu. Dodajmy, że jesteśmy akurat oryginalnie obydwaj z Łodzi. Tak. I nawet nam to sprawiło problem, żeby wrócić do domu. Tak, dokładnie. Także to chyba jest najbardziej takie pamiętne wydarzenie, bo bardzo wiele rzeczy się skumulowało na to wszystko, a przede wszystkim mecz, który był fantastyczny i to chyba był jeden z najlepszych meczów Barcelony, jaki w życiu obejrzałem. 5-0 i 6-2 to chyba te najważniejsze. Tak, dwa po sobie niemal, że klasyki, które nastąpiły. Tak, tak. Czy planujesz uczestniczyć dalej w życiu redakcji? W życiu redakcji jako takiej nie, no bo oczywiście nie jestem już członkiem redakcji, natomiast tak naprawdę FC Barca.com nie tylko jakby jest społecznością użytkowników, ale tak naprawdę wykreowało społeczność również w nas, w redaktorach i redaktorkach, więc bardzo, bardzo tak naprawdę stworzyliśmy bardzo związane grono ze sobą i z wieloma osobami znamy się prywatnie, tak jak my chociażby już 12 lat. Więc my się spotykamy zupełnie nawet poza stroną już przez wiele, wiele lat. Więc także jakby pod takim względem oczywiście w dalszym ciągu uczestniczę w tym życiu redakcji, natomiast tak stricte formalnie członkiem redakcji nie jestem. Jestem już tak samo regularnym użytkownikiem strony i czytelnikiem w dalszym ciągu pozostaję. I nim pozostajesz. Tak, absolutnie pozostaję. Udzielam się tak często jak tylko mogę i mam okazję. Także tu zdecydowanie mnie jeszcze będzie widać i będzie mnie można poczytać w takiej formie oczywiście. Okej. Okay. W każdym prawie zlocie redakcyjnym mieliśmy taki element, takie wydarzenie jak gra w piłkę. Zdradzę wam taką tajemnicę alkowy, że z Robertem wiele lat również oprócz życia na stronie gramy w piłkę. I zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, jeżeli jesteśmy razem w drużynie, ponieważ posiadamy podobny charakter boiskowy, to znaczy nie odstawiamy nogi. Tak. Czy jak dostaniesz zaproszenie na zlot od strony piłkarskiej, będziesz uczestniczył? Oczywiście. Meczu piłki na zlocie absolutnie nie mogę odpuścić, więc to jak tylko pojawi się, jak już skończy się już to koronawirusowe szaleństwo i izolacja, w jakiej niestety musieliśmy pozostać i między innymi z tego tytułu nasz ostatni zlot nie doszedł do skutku. Jak tylko już ta cała sytuacja wróci do normy, będziemy mogli się spotykać normalnie w większym gronie niż pojedyncze osoby. To jak najbardziej przyjadę, stawię się, może nawet jakiś turniej większy zorganizujecie, to może też by była ciekawa akcja, żeby zorganizować turniej, w którym weźmiecie udział wy użytkownicy i my jako, znaczy ja już jako użytkownik, przepraszam, nie mogę mówić, my jako redakcja. Jako legenda FC Barca.com. Tak, zrobimy drużynę legendy FC Barca.com i aktualna redakcja FC Barca.com, ale wtedy nie będziemy razem w drużynie, no to trudno. To musi być albo to, albo ja bym musiał opuścić szeregi redakcji również. Albo, tak, albo zrobimy jeszcze taki mecz przyjaźni, mecz legend na koniec. Okej. Okay. Gwiazdę FC Barca.com kontra reszta świata na przykład. O, może coś takiego. Jest to jakiś koncept. Okej, okay, to takie jeszcze ostatnie zupełnie pytanie. Tak jak Robert wspominał, jesteśmy od wielu lat społecznością. Jesteśmy społecznością jako redakcja również. Czy pamiętasz, na ilu byliśmy weselach wspólnych? Weselach, ale... Okej. Mówimy o takich weselach stricte redakcyjnych. Chyba około 5? Albo nawet sześciu, tak. Już 6 wesel faktycznie redakcyjnych miało miejsce. I to jest też bardzo w ogóle fajna rzecz w tym wszystkim. W tym, co tak naprawdę sprawia, że FC Barca.com była w zasadzie jest czymś takim specjalnym tak naprawdę, bo i wiele osób się poznało na FC Barca.com i mamy przyjaźnie i małżeństwa w redakcji. Byliśmy na wielu weselach, spotkaniach, także 6 wesel to jest chyba faktycznie bardzo, bardzo dobry wynik. Oczywiście nie 6 wesel wewnątrz redakcyjnych, natomiast 6 wesel, kiedy w trakcie tak naprawdę tego okresu ostatnich 10 lat ktoś z nas wstępował w związek małżeński. Dobra.
Dobra, to jeszcze na koniec krótki komentarz sportowy, a może nie tylko sportowy, dotyczący obecnej sytuacji i Twojej wizji tego, co się wydarzy. Sytuacja jest trudna. To tak można bardzo poprawnie politycznie powiedzieć, bo niestety Barcelona pomimo ostatnich... Już nie musisz mówić politycznie. Nie, ale tak bez żadnych radykalnych stwierdzeń, no to niestety sytuacja w klubie jest dość trudna, bym powiedział, i niestety wychodzi brak, nie chciałem powiedzieć kiepski projekt sportowy, ale tak naprawdę wychodzi brak projektu sportowego przez lata i myślę, że 2015 rok i ostatni triplet i późniejsze sukcesy w klubie, no to tak naprawdę było jeszcze trochę siłą rozpędu. No i Messi, tak naprawdę. Koło zamachowe. Dopiero wtedy odszedł Xavi, który był kluczową tak naprawdę osobą w całej tej układance. Dwa lata później odszedł Iniesta, dobrze pamiętam. Mhm. I wtedy tak naprawdę się wszystko posypało i został Messi. To oczywiście nie znaczy, że Messi nie potrafi grać bez Xaviego i Iniesty, jak to często mówi, ale to bardziej pokazuje, jak integralną częścią całej machiny, tak naprawdę całego zespołu był Xavi i Iniesta, ich kreowanie i regulowanie gry. To tak naprawdę z tego nie potrafimy się wydostać, bo od tej pory nie mamy takich osób, które w zasadzie kreują tą grę i potrafią regulować tempo gry. A drugą takim piłkarzem był Neymar. I niestety dziura, jaką zostawił po sobie, jakkolwiek można... Wyrwę, tak. Jakkolwiek różnie można interpretować i mieć podejście do jego życia pozasportowego i sposobu pożegnania się z nim, tego, jak on się zachował, jak się klub zachował, to jakby zostawmy z moku. Patrząc czysto sportowo, Neymar był ogromną wartością dodaną w klubie i to tak naprawdę widzimy do tej pory. Mhm. Bo nie pomógł ani Coutinho, ani Dembele, ani Griezmann w tej chwili. Oczywiście możemy jeszcze debatować na temat taktycznych aspektów i tego, jak trenerzy potrafią wyciągnąć umiejętności z danych zawodników, natomiast to jest problem. Tak naprawdę wszystko skupia się wokół Messiego, wszystko ląduje do Messiego. No i to trudno nie jest tak naprawdę taką taktykę obalić. Co dobitnie nam obnażyły niektóre zespoły w ostatnich latach typu Roma czy Liverpool. Jednowymiarowość, gospodarka sterowana centralnie i żadnego planu. Niestety z Tobą się zgadzam z każdym słowem, a jeszcze do siebie dorzucę, że załamany jestem jeszcze od wymianą aktualną. Rozumiem aspekty finansowe, ale wymiana Pjanicia na Artura czy Artura na Pjanicia jest kolejnym krokiem jakby do dalszej sportowej degradacji. To jest niestety konsekwencja też nie dość, że braku projektu sportowego, to tak naprawdę kiepskiego projektu jako w ogóle klub i zarządzania go nim. Więc miejmy nadzieję, że jeszcze niebawem coś się zmieni w tym aspekcie, bo tak naprawdę zostały 2-3 lata może Messiego. O ile w tym klubie zostanie dłużej niż 2 lata, o czym już się pojawiają 20-21 plotki w klubie. Tak. Więc trochę zmarnowaliśmy ostatnie lata Messiego, więc fajnie by było, gdyby jeszcze coś się udało wyciągnąć z tego, co zostało. Okej, tym lekko pesymistycznym... Optymistycznym, bo miejmy nadzieję, że będzie lepiej. A, okej, dobra. Tak. Tym optymistycznym wręcz w takim razie zakończeniem podsumujmy nasz wywiad. Ja ze swojej strony jeszcze raz chciałem Ci w imieniu całej społeczności podziękować za to, co stworzyłeś. No i my się widzimy prywatnie, a redakcyjnie z Robertem już się nie widzimy, ale widzimy się jako użytkownicy. Jako użytkownicy na pewno się usłyszymy i czytamy. Dzięki. Dzięki.